Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym filmiku instruktażowym dla marki RL Line. Znowu pracujemy z blondem i chciałbym Państwu pokazać kolejną mieszankę farb super rozjaśniających. Moi drodzy, tu będziemy używać dwóch mieszanek, ponieważ pierwszej mieszanki będziemy używać 12-13 z 12-1 od skóry, by uzyskać chłodniejszy odrost, lecz trójka w 12-13 nam go delikatnie przełamie, a końce, długości i końce będziemy tonować farbą 9.32 z dodatkiem odrobiny Impact Redu. Zaczynamy mieszanie naszych farb. Mamy farbę 12.13, której będziemy dawać 25 gram i następnie, proszę Państwa, 12.1, 15 gram. I używamy oksydantu 12%. Tarujemy wagę 1 do 2, więc jeżeli mamy 40 gram farby, używamy 80 gram oksydantu. Mamy już przygotowaną naszą mieszankę na odrost 12.1 z 12.13. Na chwilę sobie ją odstawimy z boku i następnie będziemy używać farby 9.32, około 40 gram, ponieważ mamy włosy długie, są mocno rozjaśnione, więc będą nam chłonąć pigment. Impact Red, pomarańczowa czerwień. Tego dodajemy naprawdę niewielką ilość. Co jest bardzo ważne, najpierw łączymy pigment z farbą. Następnie dodajemy oksydant 3%. I jeżeli mieliśmy 40 gram produktu, robimy to w proporcji 1 do 2, ponieważ będziemy robić tylko tonowanie tego koloru i nie przy stanowisku, a będziemy robić to przy myjni. Teraz dodajemy oksydant, 80 gram oksydantu i wszystko ze sobą idealnie mieszamy mieszadełkiem. Mamy przygotowane obie mieszanki na długości końca. Proszę zobaczyć, jest w pięknym kolorze maliny. Tą mieszankę odstawiamy sobie na bok, bo teraz jej nie będziemy używać, będziemy dopiero używać za 55 minut. Proszę, pilnuj swojego czasu i zapraszam na kanapę. Moi drodzy, jesteśmy już po spłukaniu koloru, po stonowaniu naszego koloru. Te piękne fale uzyskaliśmy dzięki tej automatycznej lokówce. I teraz tak, do wykończenia naszej fryzury będziemy używać olejku Color Star, który zabezpieczy nam kolor przed wypłukiwaniem i będziemy używać pasty definiującej serii Styling Pro. Rozcieramy na rękach. Poproszę Panią do tyłu głowę. Super. Olejek nam ładnie rozczesze włosy, a pasta definiująca utrwali nam nasze fale. Normalnie już, prosto. Zobaczcie, niesamowitość i trójwymiarowość tego koloru. Zobaczcie, przepiękny naturalny odrost plus piękny, chłodny beż. Użyliśmy tutaj do tonowania, tak jak rozrabiałem, 9.32 z kapką Impact Redu. Użyliśmy szamponu Postcolor, pierwsze i drugie mycie, a następnie użyliśmy maski Hydry z wolnorodnikami w celu nawilżenia włosów po koloryzacji. Następnie użyliśmy sprayu termicznego, keratynowego, kremu do końcówek, do stylizacji użyliśmy olejku i pasty definiujące, a na sam koniec użyjemy nabłyszczacza, który ma też funkcję antystatyczną, by nabłyszczyć te włosy. Nie będziemy tu używać lakieru, użyjemy jeszcze troszeczkę pasty definiującej, rozetrzemy na rękach, by przygładzić baby hairy od skóry głowy. Dzięki bardzo. Nothing could ever stop me. Stop me. From chasing after the
feel so la la.